Mazurskie wędrówki to materiał realizowany przez Telewizję Mazurską dla lokalnej grupy działania Barcja. Finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi czwartej LIDER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Powstała w roku 2008. Jest to stowarzyszenie specjalne, które działa na terenie powiatu kępczyńskiego i gminy Sępowów. Skupia gminę Barciany, gminę wiejską Kępczyn, gminę Reszel i gminę Korsze. Specjalne stowarzyszenie dlatego, że nie tylko skupia osoby fizyczne, ale też podmioty typu gminy. Inne stowarzyszenia nie mają takich uprawnień. Powstało, aby można było pewną kwotę środków unijnych przekazać na ten teren w postaci projektów. W 2009 roku Urząd Marszałkowski przyjął naszą strategię rozwoju i przyznał na tą strategię około 6 milionów złotych. Realizujemy ją do dzisiejszego dnia. Praktycznie środki te zostały już wykorzystane. Trzy główne cele. Rozwój turystyki, poprawienie jakości życia mieszkańców i zmiana myślenia rolników. Myślę o małych przedsiębiorstwach, myślę o mikroprzedsiębiorstwach. To te trzy cele przyświecały nam przez te lata wspólnej pracy. Gmina Barciany wykorzystała środki przede wszystkim do modernizacji świetlic. Największa świetlica to świetlica w Mołtajnach, gdzie około 250 tysięcy złotych zostało przekazane na jej remont. Podobna świetlica to świetlica Ogródki. Również Państwo spotkacie się, zobaczycie nasze ślady przy muszli koncertowej i stadion, zaplecze stadionu. Wiele imprez sportowych i rekreacyjnych było też dofinansowane ze środków lokalnej grupy działania. Mam nadzieję, że wszystkie te działania wpłynęły i wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców gminy Barciany. Barciany były głównym ośrodkiem grodowym pruskiego plemienia Bartów, którzy mieli tu we wczesnym średniowieczu swój główny gród nad rzeką Liwną w otoczeniu Mokradeł. W 1240 roku zostało podbite przez zakon krzyżacki. Najpierw Barciany należały do komturstwa w Brandenburgu. Wielki mistrz zakonu postanowił utworzyć w Barcianach nowe komturstwo i wybudować duży zamek. Prace rozpoczęto w 1377 roku, a zakończono pod koniec XIV wieku. Komturstwo w Barcianach ostatecznie jednak nie powstało. Pierwsza wzmianka o Barcianach jako o osadzie targowej w pobliżu krzyżackiego zamku pochodzi z 1289 roku. Istniejąca przy zamku osada wymieniona była w 1473 roku jako miasteczko, chociaż bez pełnych praw miejskich. Współczesne Barciany to prężnie rozwijające się miasteczko. Położenie, architektura oraz zagospodarowanie terenu sprawia, że Barciany znajdują się na szlaku turystycznym. Dzięki działaniom Stowarzyszenia Barcja polegającym na sfinansowaniu oznakowania turystycznego na terenie gminy Barciany można łatwiej korzystać z infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Wpływa to na rozwój i promocję terenu. Amfiteatr w Barcianach jest miejscem, gdzie tutejsza społeczność może się integrować, może uczestniczyć w tego typu właśnie wspólnych imprezach, zabawach i bardzo dobrze, bo tego typu imprezy są potrzebne mieszkańcom, budują wspólnotę lokalną, a my się cieszymy jako samorząd województwa, że możemy wspierać dobre inicjatywy lokalne, bo z programu rozwoju obszarów wiejskich dofinansowaliśmy i świetlicę w Ogródku i ten amfiteatr w Barcianach, bo dysponujemy pieniędzmi unijnymi skierowanymi na rozwój obszarów wiejskich, czyli tworzenie wspólnej infrastruktury, która służy wszystkim mieszkańcom takich miejscowości.
Proporcje są bardzo dobre, bo wartość tej inwestycji amfiteatru to jest 177 tysięcy, z czego 115 przekazaliśmy dotacji z PROW-u. I oby więcej takich dobrych idei, dobrych pomysłów, które będą służyły mieszkańcom regionu. W latach 20. XX wieku funkcjonowały w Barcianach trzy szkoły: prywatne gimnazjum dla dziewcząt, szkoła ludowa oraz szkoła zawodowa. Od roku 1910 w Barcianach działała kanalizacja miejska. Funkcjonował też w mieście szpital. Istniało połączenie kolejowe, wąskotorowe. Z kolei transportem kołowym można się było już wówczas wydostać w czterech głównych kierunkach geograficznych. Zamek Krzyżacki w Barcianach wzniesiony został w XIV wieku. Jest ciekawym przykładem krzyżackiej architektury militarnej. W czasach świetności zakonu był ośrodkiem władzy administracyjnej, gospodarczej i wojskowej. Zamek, jak przystało na tak szacowną budowlę, ma swoje tajemnice, jak chociażby ta o podziemnym przejściu do kościoła. W 1914 roku północne skrzydło zostało zniszczone przez pożar. Odbudowa zajęła 2 lata. W tym czasie do 1945 roku zamek był własnością prywatną. Właściciele zamienili wysychające już stawy na ogrody oraz wznieśli na dawnym przedzamczu zabudowania folwarczne. Po II wojnie światowej zamek był własnością Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Obecnie znajduje się w prywatnych rękach. O średniowiecznej historii miasta świadczą jego zabytki. W centrum miasta znajduje się XIV-wieczny kościół gotycki pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi.
We wnętrzu kościoła mieści się ołtarz główny ufundowany w 1643 roku, organy wykonane w 1750, barokowa rzeźba anioła pochodząca z 1753 roku i dwa konfesjonały z XVII wieku. Lokalna grupa działania Barcja dba również o zabytki sakralne. Wsparła finansowo remont dachu kościelnego oraz renowację konfesjonału. W zachowanej wieży kościoła z 1804 roku można zobaczyć najstarszy w okolicy dzwon z 1425 roku. W roku 1911 odsłonięto na miejscowym cmentarzu pomnik żołnierzy pochodzących z Barcian, a poległych w czasie wojny francusko-pruskiej. Po zakończeniu I wojny światowej władze postanowiły uhonorować poległych w czasie działań wojennych. Im również na cmentarzu postawiono monument. Siódmego stycznia 1945 roku do Barcian wkroczyli Sowieci, którzy tego dnia zajęli również Kętrzyn i Gierdawę. W 1945 roku miasto dość szybko zaludniało się. Biorąc pod uwagę zniszczenia wojenne, które oceniono na 50%, dość szybko zaczęli napływać nowi osadnicy. Dzięki wsparciu Barcji zrealizowano projekt pod nazwą Budowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie. Całkowity koszt projektu to przeszło 200 tysięcy złotych. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy mogą aktywnie uczestniczyć w wielu imprezach sportowych i rekreacyjnych. Powstał amfiteatr, który jest miejscem publicznych spotkań i sfinansowane zostało wiele tzw. małych projektów.
Taka scena spowoduje, że jednak do tej miejscowości Berszyn zechcą i artyści lepsi przyjechać i mieszkańcy posłuchać. No i jest to scena profesjonalna, widzi głos, dźwięk lepszy, wszystkie takie sprawy. Poza tym poprawi się estetyka Barcian. Lotna, jesteś marzeniem, jak mu zarzucasz zdania, nadajesz im znaczenie. Mam cię pod skórą, pod powiekami, to efekt jest motyla, bo świat się zmienia cały, gdy tylko mrugniesz, czuję jak... Jak ziemia mi ucieka pod nogami. Cały czas za miłością gra, głupie serce ma takie DNA. Cały czas za miłością gra, głupie serce ma takie DNA. Cały czas za miłością gra, głupie serce ma takie DNA. Cały czas za miłością gra, głupie serce ma takie DNA. Jest nieśmiertelna, to strzała cherubina dosięga twego serca. Czujesz jak boli zraniona duma, jak się przelewa w myślach modlitwa nieuchwytna. Kochania tajemnica wieczna, tak nierozważnie romantyczna jesteś. Cały czas za miłością gra, głupie serce ma takie DNA. Cały czas za miłością gra, głupie serce ma takie DNA. Gramy pierwszy raz w Barcianach, ale wydaje mi się, że ta nowa scena sprawi, że będzie tutaj się naprawdę dużo działo. Bardzo mi się podoba ta scena i bardzo była fajna atmosfera w Barcianach. A publiczność jaka była? Publiczność była bardzo dobrze, na początku trochę nierozruszana, ale któż by chciał od razu tańczyć i trzaskać obcasem o godzinie 19, ale już później w czasie koncertu było naprawdę super. Dzień dobry Państwu, nazywam się Grzegorz Porowski z zespołu Loka. Za pośrednictwem telewizji mazurskiej chciałem pozdrowić wszystkich telewidzów powiatu kętrzyńskiego. Był projekt rekreacyjno-sportowy Festyny Bawmy się wesoło i na sportowo. Był projekt realizowany zabawy ze szkłem polegający na zakupie pieca do fusingu i wypalaniu. Przy wysokiej temperaturze używamy do tego butelek szkła okiennego, ale także typowo kupowanego szkła fusingowego. Powstała też pracownia multimedialna, gdzie zostało zakupionych 5 komputerów, stół interaktywny, jedyny, że tak powiem, taki bodajże chyba nawet w województwie. Mieliśmy odwiedziny z wojewódzkiej biblioteki. Dyrektor był zdziwiony, że coś takiego na takiej wiosce istnieje, także dość fajny i chętnie dzieci uczyszczają, na przykład korzystają z tych komputerów i z tych urządzeń. Realizowany był projekt Wiejskie Smaki. Był realizowany projekt również Trzy Żywioły, gdzie młodzież uczestniczyła w warsztatach przez 2 weekendy na przełomie maja i czerwca. Dzisiejsze zajęcia opieramy na kuchni wielkanocnej, przygotowujemy dania wielkanocne. Jutro mamy ostatni dzień naszego projektu i chcemy dzisiaj przygotowywać dania
wielkanocne w związku ze zbliżającymi się świętami. A jakie konkretnie? Robimy tradycyjny żurek z białą kiełbasą, następnie robimy pasztety wielkanocne, jajka faszerowane na kilka sposobów, sałatki warzywne oraz takie warzywa duszone. Także myślę, że menu będzie bogate. Tak ten szybko czas zleciał. Była bardzo miła atmosfera, wiele nauczyłyśmy się i w ogóle będziemy mile wspominać. Bardzo cenna inicjatywa pani dyrektor GOK-u Iwony Turko. Liczymy, że znowu napisze jakiś program i będziemy mogły w nim uczestniczyć. No, także chcę podkreślić, że instruktor, pan Grzegorz, choć jest człowiekiem bardzo młodym, okazał się człowiekiem takim dowcipnym, umiał z nami nawiązać kontakt, ma ciekawe pomysły. Zawsze dzięki temu jest miła atmosfera i dobrze nam się pracuje, szybko, sprawnie i wszystko nam wychodzi. Piecz z kurczaka, z pieczarkami, z cebulką i z majonezem. Jutro będzie to zapieczone. A robiła pani to? Robiliśmy to wcześniej też. Aha, tak. A proszę powiedzieć, koniec. Dzisiaj już kończą się te zajęcia. Dzisiaj się kończą, no tak. Zawsze to przyjemnie było spędzić czas z koleżankami i nauczyć się czegoś. A będzie brakowało? No będzie. Gdyby nie fundusze unijne, nie bylibyśmy w stanie zrealizować tych wszystkich przedsięwzięć. Dużo się działo, młodzież aktywnie uczestniczyła i chciała realizować jak warsztaty Trzy Żywioły, także jest to duży zastrzyk gotówki i jak najbardziej jest to potrzebne.